Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Godoński, witam Was na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Witam Was z przepięknej Hurgady, słonecznej Hurgady. Jest końcówka listopada, tutaj temperatura 30 stopni, można się kąpać, opalać. A dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o inwestycjach. Inwestycje, no jest to kanał, na którym często opowiadam o różnych inwestycjach i chciałem Was zachęcić do inwestycji w nieruchomości w Egipcie. Dlaczego warto? Przede wszystkim uważam, że trzeba troszeczkę przenieść swoich interesów poza Unię Europejską, poza Polskę, z tego względu, że są coraz wyższe podatki, coraz naprawdę ciężej prowadzi się te biznesy. Poza tym rynek nieruchomości w Polsce jest już bardzo mocno napompowany finansowo, czyli te nieruchomości naprawdę mają bardzo wysokie ceny. Analitycy rynku mówią, że te nieruchomości nie mają prawa już dalej iść do góry, wręcz zapowiadają spadek na rynku nieruchomości. Jak tutaj sprawa wygląda? Słuchajcie, tutaj ten rynek dopiero rozkwita. Jest bardzo dużo nieruchomości, bardzo dużo deweloperów buduje nowe budynki, bardzo dużo Europejczyków inwestuje w tym kraju. Inwestycje zwracają się kilka razy szybciej niż w Polsce. I jak to wygląda? Na przykład w Polsce tutaj podepnie się taką małą ściągą. Jeżeli inwestujecie powiedzmy w nieruchomości, bo to jest w Polsce bardzo modne, no to sami wiecie, jak wygląda zwrot z inwestycji. Tutaj sobie mniej więcej taką rozpiskę napisałem, żeby się nie pomylić. No, weźmy przykład małego mieszkania, małego, no 50-metrowego, to jest średniej wielkości mieszkanie w Łodzi. W Łodzi w tej chwili stan deweloperski zaczyna się mniej więcej od 13 do 15 tysięcy złotych za metr. Ale przyjmując, że taka nieruchomość kosztuje powiedzmy 13 tysięcy za metr, czyli 50-metrowa nieruchomość kosztuje 650 tysięcy złotych. No ale oczywiście stan deweloperski wymaga jeszcze remontu i umeblowania. Załóżmy, że ten remont i umeblowanie to jest 150 tysięcy, czyli nieruchomość kosztuje nas 800 tysięcy. Oczywiście jeżeli zakładamy, że to ma być nieruchomość, która będzie przez Was wykorzystywana, no nie stanowi to problemu, ale jednak bardzo dużo ludzi myśli o tym, żeby to był po prostu biznes pasywny, który będzie dawał stałe dochody. I teraz tak, czynsz powiedzmy za takie mieszkanie, no średnio w Łodzi można wziąć około 3000 zł. No 3000 więcej tak naprawdę ciężko jest bardzo, można, oczywiście są wyjątki, że ktoś tam dostaje na najmach krótkoterminowych większe pieniądze, ale średnio około 3000. Dochodzą jeszcze koszty oczywiście do spółdzielni mieszkaniowej i tak naprawdę no, jeszcze jest prąd, opłaty licznikowe, czyli ludziom naprawdę powyżej 4000 zł ciężko jest wywiązywać się dobrze z płatnościami. Zysk roczny z takiego mieszkania wychodzi około 36 tysięcy. Tak? No, jeżeli weźmiemy 3000 razy 12 miesięcy, to jest 36 tysięcy złotych. Przy 36 tysiącach złotych rocznie, no oczywiście to jeszcze nie odliczyłem podatków, ale podatki też są w Polsce, oczywiście sami wiecie, że nie wcale nie małe, to przy takim zwrocie z inwestycji, nie odliczając nawet tych podatków, zwrot z inwestycji to jest 22 lata. Teoretycznie, bo nikt nie wlicza na przykład kosztów remontowych. Mniej więcej takie mieszkanie, pomyślcie sobie, jaka moda była na przykład 5 lat temu. Były inne kafle modne i tak dalej. Czyli jeżeli tego mieszkania regularnie nie będziecie remontować, będziecie brali niską stawkę czynszu. Następna rzecz. Tutaj powiedzmy w Hurgadzie, bo ja głównie się zajmuję nieruchomościami w tej chwili w Hurgadzie, koszt zakupu mieszkania 73-metrowego. Obecnie mam takie mieszkanie nawet na sprzedaż. To jest 59,5 tysiąca euro. 59,5 tysiąca euro to jest dokładnie na dzień dzisiejszy 257 tysięcy złotych. Takie mieszkanie jest kompletnie umeblowane. Ma wszystko, szklanki, talerze, wszystko co jest potrzebne. Toster, nawet gofrownicę. Ma, to jest oczywiście też no, taki dosyć elegancki apartament, który ma 3 wyjścia na basen w bardzo spokojnym resorcie, który jest tylko i wyłącznie sprzedawany Europejczykom. Bardzo dużo osób w takim resorcie kupiło już nawet z Polski swoje nieruchomości i tam często przebywają. Za taką nieruchomość bierze się około 35 euro za dobę tutaj. Tutaj jak wiadomo no w Egipcie to jest taki najbliższy nam kierunek, najbliższy Polsce kierunek całoroczny. Za taką nieruchomość za dobę bierze się 151 zł średnio, czyli 35 euro. Jeżeli nie chcemy nawet się tym zajmować biznesem, są tutaj firmy, które za 35% wartości, znaczy za 35% Waszego czynszu obsługują taką nieruchomość, czyli wynajmują ją, przekazują klucze, czyszczą, piorą Waszą pościel i tak dalej. Czyli czysty zysk dzienny to jest 98 zł. Słuchajcie, sezon w Egipcie średnio
To jest około 74, nawet więcej, powyżej 74% w roku taki apartament jest obłożony. Czyli liczy się około 320 dni w roku wasz apartament będzie wynajmowany. Przy 320 dniach w roku macie czysty zysk po opłaceniu już tej firmy, która wam obsługuje i macie czysty po prostu pasywny biznes. Zysk z takiej nieruchomości to jest 31 360 zł rocznie. Czyli taka nieruchomość w Egipcie, jeżeli byście chcieli ją tylko wynajmować, to jest zwrot już po 7 latach. No, w Polsce 20 parę lat, tutaj 7 lat. I teraz tak, w Polsce wynajem takich nieruchomości i inwestycje w nieruchomości miało to sens, jak nieruchomości nie były tak napompowane cenowo i miały szansę wzrostu szybkiego. Ceny miały szansę na wzrost, bo w ostatnich latach no, te ceny naprawdę bardzo szybko rosły i to miało duży sens. W Egipcie jest dopiero w tej chwili czas, gdzie te nieruchomości zaczynają rosnąć. Sam osobiście znam tej przykłady, gdzie u jednego dewelopera ceny w ciągu 2,5 roku na te same nieruchomości, na te same apartamenty wzrosły ze 100 tysięcy euro na 400 bodajże 20 tysięcy euro. Czyli no, naprawdę olbrzymi skok cenowy. Bo możecie taki apartament trzymać dla siebie, możecie w nim przebywać, możecie przyjeżdżać na wakacje, ale równie dobrze możecie go wynajmować. Tak naprawdę każdy może sobie, nie wiem, wymyśleć, że jesteście tutaj miesiąc w roku, czy nie wiem, 2 miesiące w roku. W pozostałej części roku taki apartament zarabia na was. Można oczywiście kupić kilka takich nieruchomości, bo tutaj no, naprawdę przepisy pozwalają na to, żeby każdy człowiek z Europy, osoba z Europy kupowała dowolną ilość takich nieruchomości. Nie stanowi to żadnego problemu, stajecie się przy zakupie stajecie się pełnoprawnym właścicielem takiej nieruchomości. Nie ma żadnego problemu. Także pomyślcie sobie, że kupując taką nieruchomość, nie dość, że macie stałe pieniądze, stały dochód pasywny, za cenę w zasadzie jednego mieszkania w Polsce jesteście w stanie tutaj kupić 3 takie mieszkania. Macie zapewnione wakacje, jeżeli ktoś lubi Egipt, a tutaj bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Wiem, z tego co się orientuję, to przyjeżdża kilkaset tysięcy ludzi rocznie, czyli naprawdę jest to jeden z najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych dla Polaków. Ceny, jeżeli jesteście na miejscu, ceny są czterokrotnie niższe. Czterokrotnie. Na pewno nagram też takie TikToki i takie filmy na YouTubie, jak tutaj wyglądają ceny, za ile można zjeść naprawdę w bardzo ekskluzywnej restauracji, jak wyglądają ceny w sklepach. Pokażę wam to wszystko i naprawdę was bardzo mocno zaskoczę. Ceny w sklepach na pewno są czterokrotnie niższe. Bezpieczeństwo, słuchajcie, no moim osobistym zdaniem, i to nie jest tylko moje zdanie, jeżeli ktoś tutaj często przyjeżdża, wie, że to jest totalnie bezpiecznie. My jako turyści, my jako biali ludzie, którzy przyjechali z Europy, jesteśmy dla ludzi z Egiptu po prostu skarbem. Oni chcą, żebyśmy tutaj przebywali, nie chcą, żeby nam nawet tutaj włos z głowy spadł. Jest bardzo dużo policji, jest bardzo dużo wojska. Oni nie są po to, że to jest niebezpiecznie. Oni chcą, żebyśmy my się tutaj czuli po prostu bezpiecznie. Nic nam się tutaj nie ma prawa stać. Jak na przykład wygląda sprawa bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o włamania, o kradzieże kieszonkowe? Nie ma czegoś takiego. Tutaj po prostu takie rzeczy się nie zdarzają. Niektórzy ludzie zostawiają otwarte samochody, zresztą jak się idzie nawet po głównych ulicach, bardzo często są otwarte szyby. Mieszkania też nie zawsze są zamykane, także nie ma tych kradzieży, jest totalnie bezpiecznie. No co jeszcze? No przede wszystkim dużo ludzi też wiem, że w tej chwili inwestuje, bo sam kręciłem takie materiały w różnych końcach świata. Pokazywałem możliwości inwestycyjne w różnych częściach świata, w różnych krajach. I teraz tak, no niektóre kraje naprawdę są już bardzo mocno też napompowane inwestycyjnie, czyli naprawdę te ceny w niektórych krajach są bardzo wysokie. Oczywiście jak ktoś ma bardzo duży zasób pieniędzy, może myśleć też nad innymi krajami. Tutaj pomyślcie sobie, że za cenę tak naprawdę nawet tutaj można kupić nieruchomości za 15-20 tysięcy euro. Za taką cenę możecie w Polsce kupić, nie wiem, ogródek działkowy z mikrodomkiem, a tutaj kupicie porządną nieruchomość blisko morza, z basenami, gdzie przez cały rok możecie wypoczywać. Ja jestem z Łodzi, z okolic Łodzi i powiem wam tak, zawsze lubiłem jeździć nad polskie morze. Jeździłem w okolice Mielna i teraz tak, droga w tej chwili, jeżeli nie ma autostrady, no to do Mielna jedzie się naprawdę kilka godzin. Ja szybciej docieram do tej Hurgady samolotem, startując z lotniska w Warszawie albo z Katowic, niż mam dojechać nad polskie morze. Przyjeżdżając tutaj, no, zaczyna się bajka, tak? Jest zawsze ciepło, nie ma opcji, że nie trafimy pogody. Tutaj naprawdę pada raz na kilka lat. Pewna pogoda, niskie ceny, smaczne jedzenie, życzliwi ludzie. No słuchajcie, czego jeszcze potrzeba? I teraz jeszcze wam powiem, na co trzeba by było zwrócić uwagę. Pomyślcie sobie, czy wasze inwestycje w Polsce, czy tam w innych krajach są bezpieczne, tak? Czy warto inwestować w Unii?
Unia coraz bardziej dobiera się do naszych pieniędzy. Już mówimy o obrocie tylko i wyłącznie bezgotówkowym. Coraz częściej moi znajomi na przykład mieszkają w Hiszpanii. Ostatnio z nimi rozmawiałem, że muszą co jakiś czas przedstawiać raporty finansowe swoje. Skąd mają pieniądze? Mają składać do swojego własnego banku zeznania. Skąd te pieniądze są? Tutaj nikt was się o nic nie pyta. Nikt. Są firmy, które zapewniają i wynajem waszych apartamentów i tak dalej. Wy po prostu dostajecie czyste pieniądze. Rozmawiam tutaj z wieloma ludźmi, którzy wynajmują takie apartamenty. Tak naprawdę, jeżeli mamy mówić całkowicie prawdę, to nie słyszałem, żeby ktokolwiek zapłacił jakikolwiek podatek od takiego wynajmu. Jeżeli oczywiście sprzedajecie taką nieruchomość po jakimś czasie, jest podatek, ale to też nie jest wariacki podatek, tak jak w Polsce, tam 19% czy nawet wyższy. Tylko taki podatek od sprzedanej takiej nieruchomości wynosi 2,5%. 2,5%. Słuchajcie, no wszystko jest tutaj rozsądne. Jest tak jak u nas, ja nie robiłem biznesu w latach 80., ale wszyscy, którzy tutaj, no ze starszych osób, które znają te czasy, mówią, że to są takie czasy jak u nas w latach 80. Ja zaczynałem budowanie firmy, budowanie marek w 92 roku, czyli przegapiłem ten najlepszy czas, a w tej chwili w Egipcie jest ten najlepszy czas. Czyli zastanówcie się, czy nie warto tutaj się pojawić. Zostaniecie tutaj bardzo mile przyjęci. Są osoby tutaj z mojej firmy, które też ze mną współpracują, które pomogą wam w zakupie takiego apartamentu. Zapraszam wszystkich na stronę www.nieruchomościwegipcie.pl. Tam jest obecnie około 48 nieruchomości. To są sprawdzone nieruchomości od pewnych deweloperów, ale też z rynku wtórnego. Część nieruchomości, ja jestem ich właścicielem, czyli kupujecie bezpośrednio ode mnie lub od Polaków. Jeżeli przyjeżdżacie, chcielibyście zobaczyć takie nieruchomości, ktoś po was przyjedzie do hotelu, obwiezie was, pokaże. Mniej więcej trzeba określić tylko budżet. Do jakiego budżetu szukacie, czy ma to być nieruchomość nad samym morzem, czy pierwsza linia brzegowa, czy nie. Ile sypialni. Dużo jest tutaj bardzo dużych nieruchomości, które są tylko i wyłącznie studiami, czyli apartament typu studio. Jeden pokój, tak? Jeden duży pokój, gdzie stoi łóżko, gdzie jest też kuchnia, ale można zażyczyć sobie oczywiście z dwoma sypialniami, z trzema sypialniami. Są tutaj naprawdę różne nieruchomości, tak jak powiedziałem, nawet od 15 tysięcy euro, tak, to i tak przesadziłem, bo tutaj na dzielnicach arabskich, chociaż mało Polaków i Europejczyków kupuje takie nieruchomości na dzielnicach arabskich, no można taką nieruchomość nawet kupić za 12-13 tysięcy euro. To będzie mała nieruchomość, no mała i nie mała, też w granicach 50 metrów. Duże, porządne nieruchomości można, tak jak powiedziałem, za 59,5 tysiąca euro. Ja osobiście wystawiam swoją nieruchomość 73 metry z trzema wyjściami na basen, kompletnie umeblowaną. Wejdźcie na tą stronę. Zresztą w opisie filmu wrzucę link dokładnie do tego ogłoszenia z tą nieruchomością. Zobaczycie sobie, możecie porównać. Także zapraszam serdecznie. Jeszcze raz, odwiedźcie stronę www.nieruchomościwegipcie.pl. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, często w tej chwili bywam w Egipcie, tak naprawdę 2-3 tygodnie jestem w Polsce, później jestem 2 tygodnie w Egipcie, bardzo łatwo mnie tutaj spotkać. Zapraszam, mój telefon WhatsApp, najlepiej na WhatsAppa, bo wtedy jest pewne, że zawsze tutaj odbieram ten telefon, plus 48 796 482 188. W opisie będzie kontakt. Można też kontaktować się mailowo w.godunski@wojteks.net. Zapraszam serdecznie. Przepraszam troszeczkę, ta kamera może mi się dzisiaj chwiać. Możecie mieć takie wrażenie, jakby troszeczkę falował ten film, z tego względu, że jest delikatny wiatr. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i zapraszam do inwestowania w Egipcie. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję.